Jesteś taki przystojny. Helona, pięknie wyglądasz. Co za żenada. Idzie ci nada. Mam dość. Codziennie robicie to samo. Ty weź wyluzuj, nic nie robimy. Mam pomysł. Porozmawiam z Kevinem tak, żeby nie złościć Cheryl. Najpierw zakleję notatnik taśmą. To wystarczy. Potem wytnę kwadrat w gąbki. Właśnie tak. Teraz nałożę klej na gąbkę. Nie trzeba wiele. I przykleję gąbkę do mazaka. Napiszę wiadomość do Kevina. Proszę. Podaj to Kevinowi. Do ciebie. Weź sobie. Super. Odpowiem jej. Tak ma być lepiej? Jesteście u pani. Sorko! Ja to wezmę. Szybko, ścieramy. Byle do wieczora. Dawaj to, Sorko. Sorka spojrzy. Tak, Cheryl? Piszą wiadomości. Ale przecież tu była. Ech, nie marnuj mojego czasu, dziecko. Widziałam na własne oczy. O nie, mój test. Nie znam go. Nie! Do zobaczenia. Nie mogę się doczekać. Otka jest świetna. Moje włosy aż lśnią. Spójrzcie tylko. Nieźle, co? Całkowicie czarujące. Idealnie. To będzie mój dzień. Och, jej włosy są takie piękne. Też bym takie chciała. Dobra, poszła. Wezmę jej szczotkę. O, inaczej to sobie wyobrażałam. Och, zdejmuję ją. To nie fair. Chcę mieć doskonałe włosy. Chwila, mam pomysł. To będzie dobre. Na początek zbiorę włosy z góry. I zwiążę w porządny kucyk. Gotowe? Odsunę, żeby nie przeszkadzał. Teraz zgarnę resztę włosów i zwiążę tak jak poprzednio. Kucyk musi być porządny. Gotowe? Przechodzimy do następnego kroku. Górna część przykryję dolną do połowy. Koniec z rozczochranymi kucykami. Wygląda jak jeden długi. Teraz wezmę szczotkę Eni, żeby włosy oślepiały swoim blaskiem. Wow, Ava, twoje włosy wyglądają świetnie. Dzięki, Eni. Piękne i lśniące tak jak twoje. Naprawdę nieźle, Ava. I tak wiem, że czesała się moją szczotką. Ale nudy. O, dobry. Bonjour. Narysuj to. Śmiało. Tę rzeźbę? Tak. Wyraź siebie. Okej, proszę bardzo. Damy radę. To do dzieła. Okropne te usta. To jeszcze szkic. Nie, zacznij od nowa. Łatwo krytykować. Zetrę ten fragment. No to jeszcze raz. Całkiem niezłe. Nadaje się do galerii. Matko, jak blisko. Nie podoba mi się. Ta. Podobno miałam wyrazić siebie. Tym razem mi się uda. Od razu lepiej. Aha, co znowu? Jeszcze raz. To chyba jakieś jaja. Moja gumka. Całkiem wytarta. Już wiem. Co znowu? Na pewno coś tu znajdę. To jest do czyszczenia, prawda? Na pewno łaskoczę. Dalej. Skąd to się wzięło? Bez sensu. No, to na pewno zadziała. Niezwykle pomysłowe.
Pierwszy raz widzę coś takiego. No dobrze, zaczynam od nowa. Jak mi idzie? Niech no spojrzę. Proszę bardzo. O, widzę. Aha. Teraz sprawdzę rzeźbę. Ciekawe. Denerwuję się. Czas na ocenę. Strasznie to trudne. Nie wierzę, że to robię. Piątka z plusem. Świetny. Czas rozprostować włosy. Skąd się wziął ten lok? Och, sporo ich jeszcze zostało. Prostujcie się wy! Ta prostownica w ogóle działa? A może się popsuła? Muszę to sprawdzić. Co? Cała zimna! Nic dziwnego, że włosy się nie prostują. O, kwiat aloesu. Chyba mam pewien pomysł. Wezmę sobie mały kawałeczek, dobrze? Odkroję końcówkę, a teraz przetnę po długości na pół. Tylko ostrożnie, nie chcę się przypadkowo skaleczyć. I gotowe! Dobrze, zabiorę górną część i odłożę na bok. Znów będę potrzebowała nożyka. Zrobię kilka takich nacięć w żelu. Muszę uważać, żeby nie przeciąć liści. I już, teraz są gotowe do użycia. Liście posłużą za naturalną prostownicę. Teraz powoli przesunę aż po końcówki. Spójrzcie tylko na ten żel. I leczy również poparzenia. Zarzucamy. Ała! Uderzyłam się w głowę. Dobra, jeszcze raz. Zarzucamy. Już wyschły. Spójrzcie, jakie proste. Nie potrzebuję już popsutej prostownicy. Aloes wystarczy w zupełności. Jak widzicie, kolory tego obrazu są boskie. Przywołują letnie noce i całą tę pokusę. Okej, jesteś gotowa? Zaczynajmy. Nic się nie martwcie, jestem cała. Sztuka bywa groźna. Skupcie się teraz na waszych płótnach. Gdybyście mieli jakieś pytania, wiecie, gdzie mnie szukać? No dobrze, pora stworzyć prawdziwe arcydzieło. Ekstra, wybrałam świetne kolory. Będzie jeszcze lepiej, jak dodam więcej. Och, kolory. Dawać mi je wszystkie. Więcej. Te i jeszcze te. Tak, o to chodzi. Pięknie, pięknie powiadam. Tak, taką pasję chcę widzieć na moich zajęciach. Wygląda na to, że skończył mi się tusz. Wezmę inny pisak. Gdzie one się podziały? Zabrała wszystkie? I co ja mam teraz niby zrobić? Jeszcze trochę tutaj. Tak, wybornie. To niedorzeczne. Jak mam pracować bez żadnych narzędzi? Chwila. Chyba mam pewien pomysł. Sprawdźmy, czy się uda. Uwielbiam te kolorowanki. Tylko ostrożnie. Potrzebuję ich. Och. O, przesłyszało mi się. Gdzie są moje patyczki? Uszy mnie swędzą. O nie, o nie. Spokojnie, tylko spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Na szczęście mam zapas. Już dobrze. Okej, pierwsza część planu zakończona sukcesem. Do dzieła! Najpierw owinę patyczek bibułą. O tak, dookoła. Czas na taśmę washi. Podoba mi się ta fioletowa w kropki. Śliczna. Owijamy nią patyczek. Wygląda świetnie. Teraz przyda się kolor. Barwnik spożywczy jak znalazł. Zanurzamy bawełnianą końcówkę w barwniku. I testujemy na tym kawałku papieru. I znów mogę tworzyć. Jeden to za mało. Zrobię całą tęczę. Dobra, wracam do pracy. Hej, obrazie! Tęskniłeś? Patrz, co tu mam! Nie ma co! Jestem artystycznym geniuszem! To będzie moje największe dzieło! No dobrze, zobaczmy, co tam stworzyliście! To mój! Jestem z niego dumna! Mój wyraża lęk, który czujemy na ciemnej klatce schodowej. Dobrze, niech no rzucę okiem. Widzę, że użyłaś pomarańczowego, żeby przełamać niebieski. A u ciebie mamy całą paradę kresek. O, co to? Skąd się wzięły te pisaki? Wspaniałe! Świetna robota, kochana. Pożyczę go sobie, jeśli pozwolisz. Ach, pewnie, żaden problem. A właśnie, pracowałam nad wpisem do pamiętnika. O, matko, co ja wyprawiam? Luna! Och, nie strasz mnie. Cześć! Dobra, chodź no tu.
Odrabiam lekcję, okej? Dobrze! Ja porysuję! Świetnie! O, piękny rysunek! To domek! Już kończę! Ja też! Patrz, Luno! Co ty robisz? O! To nie moja wina! Wszystko porysowałaś! Wybacz, ale są ładne! Zniszczone! O, Rety! I co ja zrobię? Zaraz, atrament może się przydać. Przykryję to własnym dziełem. Najpierw naklejamy kartkę i rysujemy mazakami taki wzorek. Użyjcie różnych barw, żeby było ładnie. Super, ale to nie koniec. Teraz plastikowa torba. Wlewamy atrament. Lejcie ostrożnie. Potem zamykamy torebkę, kładziemy na zeszycie i rozprowadzamy atrament. Bierzemy filc i robimy taką rameczkę. Teraz przyklejamy do okładki. Świetny sposób na nudę. Genialny pomysł. Nic nie robię, słowo. Już dobrze. Spójrz, to dla mnie? Jasne. Jakie robię kształty! Dzięki, Luno! Chciałabym spotkać kosmitę. Będę obserwować niebo, może coś znajdę. Popatrz, właśnie kupiłam wspaniałe buty. Przykro mi, prowadzę badania naukowe. Wiem, jak przyciągnąć twoją uwagę. W porządku, przeprowadzę metamorfozę za pomocą makijażu. Najpierw linię wokół oka. Wokół drugiego to samo. Świetnie, teraz czarny kolor. Wypełnię kontury, które narysowałam. Zamaluję również brwi. Nie muszę już nic robić z powiekami. Przy nich wykorzystam kredkę, a nie pędzel. Pora na zieleń. Pokryję resztę skóry tym kolorem. Usta też. I oczywiście włosy. One też muszą być zielone. Czarne krawędzie obrysuję mniejszym pędzlem. Ciemniejszym odcieniem zieleni domaluję kontury. Trzeba je wycieniować. Pod ustami też dodam kreskę. I tutaj, na górnej wardze. Dodam żółty kolor dla kontrastu. I nałożę delikatnie na kości policzkowe. Otoczę dorysowane czarne oczy, potem dodam ciemne linie i odrobinę bieli. Kiedy zamykam oczy, wyglądam jak kosmitka. Ale będzie zabawa. Co to za dźwięk? To tylko obrazek na ścianie. Niemożliwe, niemożliwe! W końcu! Kocham cię! Jesteś wspaniała! Zróbmy sobie zdjęcie! Żartujesz? To tylko makijaż? Nie do wiary, że nie jesteś prawdziwą kosmitką! Okej, pora usunąć makijaż. Zetrę zieleń i czerń. To nie zajmie zbyt dużo czasu. Mój własny jednorożec! Jaki śliczny! Pokoloruję go. Gdzieś tu mam mazaki. W co ja rękę włożyłam? Tusz się rozlał? To się nie nadaje! Mamo! Co się stało, skarbie? Spójrz na moje mazaki! Och, kochanie, już dobrze. Mama coś zaradzi? Najpierw posprzątamy. Masz brudne rączki. Może plecak? To nie działa! Poczekaj, kupię ci nowy. Gdzie mój telefon? Wow, strasznie drogi ten plecak. Poradzimy sobie. Sprawdzę, ile mam pieniędzy. Oj! Wiedziałam, że to zbyt piękne! Serce mi pęka, jak płaczę. Poczekaj, chyba wiem, jak to naprawić. Może się uda. Ukryjemy plamę. Potrzebny jest kolorowy filc. Wycinamy części jednorożca i smarujemy klejem po całej długości. Teraz przyklejamy do plecaka. Przyklejamy części tak, żeby powstał jednorożec, aż przykryjemy plamę. Na koniec oczy.
Jednorożce mają piękne rzęsy. Ładne, prawda? Cześć, kochanie, jak się masz? Udało mi się umyć ręce. Mama zrobiła to. Wow! Plecak z jednorożcem! Wspaniały! Dzięki, mamo! Nie ma za co. Doskonały! Od czego by to zacząć? O, mniam! Ale pachną! Więcej! Ups! Ach, niesamowite! W końcu w domu! Gdzie moje klucze? Dobrze, że jest Wendy. Uha! Co tak długo? Wendy? Halo? O, tak! Wow! O, moja głowa. Boli? Co to za hałas? Wpuść mnie! Wendy! O nie, ale bałagan! Mama się wkurzy. Muszę tu posprzątać. Gdzie reszta tego mopa? Co ja teraz zrobię? Chwila. Użyję skarpetek. Nałożę je na górę. Jedna i druga. Mop własnej roboty. Jestem genialna. Teraz posprzątam. Wow, to był świetny pomysł. O, hej, mamo. Wejdź, jak ci minął dzień? Co się dzieje? Usiądź, odpręż się. Było blisko. Jest czysto. Naprawdę czysto. Zaraz, co to? Nic. Na czymś usiadłam? To pusta paczka po chipsach. Jak to się tam znalazło? Pa! Wracaj tu. Tak, kąpiel z bąbelkami. W końcu się zrelaksuję. Tablet przygotowany, więc można wchodzić do wanny i oglądać filmiki. Pić mi się chce. To mój ulubiony kanał. O, wszystko wypiłam. Odłożę go na chwilę. Okej, doleję sobie Fanty. A, mój tablet! Gdzie on jest? Muszę go wyciągnąć. Ach, kąpiel z bąbelkami i moje ulubione filmiki. To chyba nie jest dobry pomysł. Muszę coś wymyślić. Hej, wieszak! Mam świetny pomysł. Zawieszę go tu i wezmę woreczek strunowy. Jest wodoodporny, więc tablet będzie bezpieczny. Teraz wystarczy go zawiesić. Świetnie! Mam własne kino domowe. Z bąbelkami i fikuśną słomką. Pora na relaks. Genialny mem. O nie, Mindy chce iść na randkę. To już? Szlak. Sprawdzę, jak wyglądam. Co do diabła? Nos cały w wągrach. Nie mogę tak iść na randkę. Precz z moich porów. Potrzebuję czegoś mocniejszego. Nie, poczekaj, mój drogi. Co ty najlepszego wyprawiasz? Ach, mamo, popatrz na moją twarz. Mam dziś randkę. Aha, nie wiem, czemu myślałeś, że młotek ci pomoże. Bierzemy miskę i gotowanego ziemniaka. Rozgniatamy w środku i dodajemy liść aloesu. Żel wyciskamy bezpośrednio na pire i mieszamy patyczkiem. Wyszła taka papka. Taka konsystencja powinna wystarczyć. Nie ruszaj się. Posmaruję twoje pory i na chwilę zostawię. I cyk, po wągrach ani śladu. Hej, gotowa na randkę? Przypomniało mi się, że zostawiłam włączone żelazko. Ale o co chodzi? Nie mam już wągrów! Jest coś lepszego niż wakacje przy basenie? Prawie o tym zapomniałam. Tylko odrobinkę i świecę jaśniej niż słońce. Która dziewczyna nie lubi błyszczeć? Jaj! Nigdzie się bez tego nie ruszam.
Słońce pięknie świeci, prawda? Ty, co to za laska? Aż zrobię sobie przerwę. Przepraszam. Zasłaniasz słońce. Nic dziwnego, że przerwałeś. Halo! Ja też jestem piękna. Serio? Od kiedy jestem niewidzialna? Czemu mnie nie zauważyli? Zdradzę ci moją słodką tajemnicę. Weź oliwkę dla dzieci i bronzer. Zgarnij makijaż patyczkiem i wsyp do buteleczki z oliwką. Zobacz, jak opada na dno. Teraz kosmetyczny brokat. I siup do środka. Mamy błysk, drogie panie. Teraz porządnie zakręcamy buteleczkę. I wstrząsamy. Nieźle wygląda, co? Nałóż nieco oliwki. A chłopaki zlecą się jak ćmy do światła. Dzięki! Twój napój, Lili! A kto to? Takiej piękności jeszcze nigdy nie widziałem! Prawdziwy wabik na facetów. Malowałyście? Musicie mieć pod ręką to i owo. Gruba ta paleta. Zmieszczą się pędzle? Jeszcze szczotka. I koniecznie butelka wody. Proszę bardzo. Jest jeszcze miejsce? Ale tu ciasno. Nie mam większej torebki. Przyda mi się coś małego. Hej! Spójrzcie na te szpatułki. Lili? Mogę kilka pożyczyć? Dzięki. Nadadzą się idealnie. Po co brać całą butelkę? Skoro wystarczy zwykła szpatułka, wystarczy zanurzyć w korektorze. Gdy nabierzecie odpowiednią ilość, będą gotowe na później. Woreczek utrzyma wilgoć. Tylko pamiętajcie o zapięciu. Teraz można iść. A woreczek zmieści się wszędzie. Nawet tutaj. Wychodzę! Pa, Betty! A co to za bałagan? Serio? Ale super, co? Uff, robię się trochę głodna. Zaczyna burczeć mi w brzuchu. Hej, hej, patrz na to! O! Odkryłeś, że jestem głodna. Wybacz. Czekaj, chyba mam rozwiązanie. Tadam! Czekolada prosto z rękawa. Nie wierzę! Mój bohater! Wow! Teraz moja kula coś przewiduje. To my, jedzący czekoladę. O nie, zostaliśmy przyłapani. I zaczarowani! Nie chcę być wiewiórką! Nie umiem wspinać się po drzewach! Musimy coś wymyślić! Umieram z głodu! Myślę, czy moglibyśmy... Hej! Patrz na mój pomysł! Czas na odrobinę magii! Idealnie! Pasuje jak ulał! Mamy tu mnóstwo pysznej czekolady! Wezmę sobie teraz kawałeczek! O kurczę! Ale to pyszne! Hej! Co tam się dzieje? Wasza dwójka! Czy wy jecie? Nie, proszę pana! To tylko mój telefon i jego obudowa! Wróćcie zatem do przepowiadania przyszłości.
Nie wierzę, że się udało! Zjedzmy jeszcze troszkę! Nudzi mnie ten mikroskop. Skupcie się! To bardzo ważne! Nie będą mi już potrzebne! Pozwól, że spojrzę! Okej, przyda się pomoc. Nie przeżyłabym bez telefonu. Nie wierzę! Oddaj to, co tam masz! Ale... Okej, proszę! Czepia się! Znasz odpowiedzi na wszystkie pytania? Jasne, że nie! Ja też ściągam! Patrz! Mam sztuczną rękę! Sprytne! Powinnaś dostać 5 za pomysłowość! No trzymaj się! Muszę sprawdzić twoją książkę! Aha! Wiesz, że na lekcjach magii jedzenie jest zabronione? Informują o tym nawet znaki! Natychmiast pozbądź się tych przekąsek! Zobaczymy, co tu chowasz! O nie! Moje słodycze i przekąski! Głupiec! Magii nie oszukasz! Chcesz, żebym zamienił cię w traszkę? Mów! O, profesor ma chyba dzisiaj zły dzień. Ale ja nie chcę wyrzucać moich batoników. Chwila! Już wiem! Kapelusz! Okej, przyda się kawałek dwustronnej taśmy. Przyczepię go do wnętrza kapelusza. A teraz czas na snickersy. Na taśmie zmieszczą się aż 4, ale można mieć jeszcze więcej. Proszę stać! Czy ukrywasz jakieś jedzenie? A co masz pod kapeluszem? Zdejmiemy go i zobaczymy. Ha, chyba nic tu nie ma. Och, mam nadzieję, że nie sprawdzi w środku. Wygląda na to, że jesteś czysta. Ci uczniowie zawsze myślą, że są mądrzejsi niż ja. Nikt nie patrzy, więc teraz mam szansę. Czas na przekąskę. Ale pyszne! Tego mi było trzeba. O kurczę, jak ona przemyciła batoniki? To nie fair. Chciałem malować, to mnie uspokaja. Teraz odrobina jasnego różu. Jest śliczne. O, ktoś do mnie pisze. Ciekawe kto. Tęczowa impreza? Ale czad, muszę na niej być. No dobra, muszę znaleźć coś tematycznego. Oj, pędzel. Co masz dla mnie, o mister na szafo? Ach, niedobrze. Nie ma tu żadnych kolorów. No i co ja mam teraz zrobić? Przecież muszę być tęczowa. Zaraz, moje farby są mega kolorowe. Na pewno coś z nimi zrobię. Jestem genialna. Dobrze, czas na tęczowe czary. Przydadzą mi się farby i kilka pędzelków. Nakładamy oba kolory na raz i nakładamy je na oczy. Zmieniamy kolory i malujemy niżej. Świetnie, ale to tęczowa impreza, potrzebuje więcej kolorów. I oczywiście większego pędzla. Dobrze, kolory nałożone, możemy malować dalej. Do dzieła. A teraz usta. Następny krok to zielona maskara. Super, muszę ją porządnie nałożyć na rzęsy. Już wiem, jeszcze brwi. Na pomarańczowo. One też muszą dobrze wyglądać. Świetnie mi idzie. Do dzieła, jeszcze trochę. Już, jeszcze odrobina. O matko, te niebieskie piegi są przeurocze. Szkoda, że się z takimi nie urodziłam. Dobrze, tęczowy makijaż jest gotowy. E? Co to? Co za światła? O, tęczowe przyjęcie. Super. O, wspaniały makijaż. Sama zrobiłaś? Jest świetny i idealnie pasuje do tęczowej imprezy. O, spójrzcie na niego. Jest taki słodki. O, wezmę to. Hej, oddawaj. Nigdy. To moje. No dalej. O-o. Patrz, co narobiłaś. Wszystko popsułaś. Przepraszam. I co mi po tym? Może uda mi się to naprawić. Wezmę twój zeszyt. Hej, Jennifer. Patrz. Zmienię to zadanie w coś słodkiego. Najpierw rozwiążę równania. Są całkiem łatwe. Już. To wszystko? Nie. What? Naniosę kilka poprawek do odpowiedzi. Przemienię liczby w litery. Przeliteruję ci coś.
Gotowe! Co myślisz? Kocham cię! O, przepraszam. To był głupi żart. Przyjaźń? Jasne. Ech. Ale pan pyszny, panie arbuzie. Padam z nóg. Hej, mały. Cześć, właśnie bawię się. O, co? Czego się drzesz? O nie, 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 nie. Jak ja wyglądam? Okropność. Moje lusterko! Wyglądasz jak potwór, a masz! Patrz, co narobiłeś! Nie do wiary. Sorki, przestraszyłaś mnie. W nogi! Serio? Że też ja muszę sprzątać ten syf? Nie tak zamierzałam spędzić poranek. Chwileczkę. To przecież aloes. Na pewno pomoże. Dobrze, najpierw rozcinamy liść. Wyjmujemy miąższ ze środka. Teraz do blendera. I blendujemy. Patrzcie, jak tańczy w środku. I jeszcze się pieni. W porządku, tyle wystarczy. Przelewamy do miski. Bierzemy maseczkę i dodajemy do całości. Szybko mieszamy i już. No i proszę, maska gotowa do użycia. No to nakładamy. Milusie, wystarczy kilka minut. Cześć, wróciłem. Dalej jesteś potworem? Matko, jest niemożliwy. Co za czubek. Za to cera gładka jak pupcia niemowlęcia. Jemu też się przyda. W nogi! Świetny ten puder utrwalający. Pora na brwi. Muszę je tylko wypełnić. Och, ale nierówne. Trzeba je naprawić. Co jest? Jest jeszcze gorzej. Teraz muszę poprawić lewą. Ashley, co tak długo? Patrz na moje brwi. Uwzięły się na mnie. Jak ty to w ogóle zrobiłaś? Nie śmiej się. Muszę zacząć od nowa. Czekaj, pomogę ci. Daj mi tą kredkę. Sekret tkwi w pensecie. Pokażę ci. Weź kredkę i zamaluj szczypce pensety. Teraz odrysuj nimi kształt brwi. Ha! Wow! Niezła sztuczka. No, przynajmniej są równe. Na koniec wystarczy je wypełnić. Ale sprytne. Wow! Wyglądają cudownie. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. O, spóźnimy się. Nudzi mi się. Próbuję się skupić. To takie ciekawe. Dobra, notatki gotowe. Ale z ciebie, kujon. Nic z tego nie rozumiem. Kto zna odpowiedź? Jennifer? Ach, nieważne. Wendy? Ach, okej. Dziękuję. Teraz mam szansę. O, nie wiedziałam tego. O nie, katastrofa. Popisałam jej zeszyt. Zauważę, że od niej ściągałam. Muszę coś z tym zrobić. Przepiszę jej notatki z tyłu zeszytu. Nic nie zauważy. Co ona robi? Na pewno nie jest to związane z lekcją. Dobra, ostatnia sprawa. Muszę narysować głupi okrąg. Och, mogłam uważać na plastyce. Co się dzieje? Czy ona się uczy? Obrysuję te taśmy? I będę miała idealny okrąg? Albo i nie. Ciężko się na to patrzy. Kontynuuj. O, już wiem. Użyję monety. Powoli. Czemu to takie trudne? Przecież to tylko kółko. Znajdę coś innego. Może te nożyczki? Powinno zadziałać.
Warto spróbować. Położę je na biurku. Jeden z uchwytów posmaruję klejem. Przykleję do niego ołówek. Chyba jest okej. Teraz okrąg będzie idealny. Nożyczki działają niczym cyrkiel. Wystarczy je obrócić. Udało się! Dzięki! Brawo, Wendy! Jennifer? Nieważne. To było fajne. Oby nic nie zauważyła. Zaraz, coś jest nie tak. O nie, już wie. Tu są jakieś paprochy. Uf, całe szczęście, że mam ten cyrkiel. Żartujesz sobie? Ale... no cóż, nienawidzę tego przedmiotu. W porządku, stoisko z lodami gotowe. To znów ona. Czy ona się na mnie gapi? Ej, lody, zapraszam do mnie. Tak, rożek dla ciebie. Dziękuję i smacznego. Lody świeże i smaczne, tylko dziś. Tak, lody robią furorę. Jeden dla ciebie, jeden dla ciebie. Co? Zarobiłam mnóstwo pieniędzy. Zapraszam na lody, są pyszne. Czemu nikt ode mnie nie kupuje? Są równie smaczne. Chwilę, może chodzi o wygląd. Zacznę od oczu. Wybiorę błękit. Teraz wykorzystam wafelek. Odrysowałam go, a teraz wykorzystam chusteczki i płynny lateks. Zgniotę i dokładnie namoczę. Teraz okleję narysowany okrąg. Trzeba zrobić pełny krąg. Proszę, gotowe. Przyczepię z powrotem wafelek. Umieszczę go tam, gdzie go odrysowałam. W porządku. Białą kredką namaluję linię na twarzy. Aż do samych ust i brody. W porządku, to wystarczy. Skorzystam z różowej palety i z pędzla. Pomaluję chusteczki, bo już wyschły. Kiedy skończę je kolorować, zajmę się twarzą. Gotowe. Co teraz? Posypka. Nałożę ją na rożek i farbę. Przykleję też do ust i powieki. Udało się. Wygląda, jakbym miała rozpuszczony rożek na twarzy. Pora wrócić do stoiska z lodami. Lody. Zapraszam na lody. Spójrzcie na nią. Kupię od niej loda. Wow, masz wspaniały makijaż. Dziękuję. Lody dla ciebie. Dla mnie też. Poproszę rożek. Jakie smaczne. Co do licha. Ja też tak umiem. Widzisz? Co ty na to? Czekaj, wiedziałaś o sprawdzianie? Pst! Co to za dziwoląg? To się wam przyda! Matma, angielski, odpowiedzi! Przekonałeś mnie? Najpierw zapłać. Oczywiście. Sprawdzę, co mam. Czy to wystarczy? Proszę, modny i ma wszystkie odpowiedzi. Jaki szykowny. Dzięki. Kolejny zadowolony klient. Cześć, pomożesz mi? Z twoim stylem może być ciężko. To takie ekscytujące. Najsprytniejsza gumka na rynku. To lepsze niż zakuwanie. Też chcę kupić ściągę. Muszę mieć jakieś słodycze. Niewiele za to kupię. Przepraszam, co za to dostanę? Śmiechu warte! Spadaj! Fikołek na ninja! Możesz pójść. Świetnie. Co teraz zrobię? Zaraz. Mam pomysł. Warto spróbować. Założę etui na ekran i mogę przewijać. Dobra, idę. Zero ściągania na moich lekcjach. Zrozumiano? Lepiej to schowam. Ciekawe, co skaner powie. Niedobrze. Wiedziałam. Ściąga. I to na gumce. Ohyda. Muszę tak robić na każdym teście. A co mamy tutaj? Nikt nie oszuka skanera. Odpowiedzi w kapeluszu. Ach, wpadłam. Na razie nieźle. Sorka idzie. Na pewno znajdę tu ściągę. Tylko nie piszcz. Co? Chyba się zepsuł. Żadnej ściągi. Zuch, dziewczyna. Poddaję się. Zadanie i idę na obiad.
Ło! Eni wygląda bosko! Ale twoje włosy się kręcą! Dzięki, chciałam spróbować czegoś nowego. O, jej włosy są takie piękne! Naprawdę do twarzy ci z tą fryzurą! Oj, przestań! Jeszcze się zaczerwienię! Moje są jak zwykle nudne i proste. Wiem, długopis mi w tym pomoże. Owinę wokół niego włosy i poczekam chwilę. Tada! O, to chyba nie działa. I znowu pozostanę niezauważona. Oj, lepiej wróćmy do lekcji. Coś tam sobie notuję. Szlak, nie piszę. Może zacznie jak podmucham. O! Słuchaj, masz może długopis na zbyciu? Nie, sorki, mam tylko ten. Ewa, mogę pożyczyć długopis? Czemu jesteś smutna? Bo mam nudne, proste włosy. Naprawdę? Pomogę ci je zakręcić. Zobacz, najpierw bierzemy pasemko i owijamy wokół dwóch palców. Potem przekładamy przez pętlę. Na koniec ściągamy, żeby solidnie trzymało. Och, ale to łatwe! Nie mogę się doczekać tych loków. Czekaj! Musisz poczekać co najmniej minutę. Dobrze, zacznę odliczać czas. Okej, rozwiązuj. Wow, ale pięknie się kręcą. Teraz mogę zakręcić resztę włosów. Wow, świetnie wyglądasz, Ewa. Dzięki, Eni. To wszystko dzięki tobie. Nie ma za co. Okej, wracamy do flirtowania. Zaraz, gdzie on się podział? No ty chyba sobie żartujesz. Mogłam się spodziewać. Gdyby nie ja, to dalej miałaby proste włosy. Jak się w końcu pisze grzegżółka? Dobra, skup się. Ręka mnie już boli. Jak ja się nazywam? No dawaj. Co? Co za męka. Odpocznę chwilkę. Kto włączył światła? Już jest dzień? Musiałam zasnąć. Co to za czarownica w odbiciu? Nie mogę tak wyjść. Nocki są najgorsze. Co to za zapach? Nie wiem co to, ale muszę to mieć. Tak. Ej, to moja kawa. Znowu zarwałaś noc? Taka cena za piątkę. Sama sobie zrobię. Słoik miodu? Może jest jeszcze nadzieja? Zmieszajcie w misce kilka składników. Łyżeczkę kawy rozpuszczalnej i nieco miodu. Niech spłynie do miski i wsiąknie w kawę. Potem dodajcie troszkę wody. Wszystko powinno się złączyć. Weźcie wacik i przetnijcie na pół. Teraz ostrożnie włóżcie do miski. Powinny od razu nasiąknąć. Teraz przyłóżcie do dolnych powiek. Za chwilę kofeina zdziała cuda. A teraz czekamy. Piękno wymaga sporo wysiłku. I wtedy mówię... Lili? Zaraz zadzwonię. Lili! Znowu zasnęłaś na blacie. Co? Twoje oczy. Nie wiem, co zrobiłaś, ale zadziałało. Jest! Od dzisiaj kocham kawę. Poranny prysznic. Muszę tylko zakryć włosy. Uwielbiam tę gąbkę. O,
tak! Będę pachnieć jak wiosenna łąka. Okej, tyle wystarczy. I szuruburu, ale przyjemnie. O, nie mogę dosięgnąć pleców. No dalej, jakoś je dostanę. Ach, zaraz, może oprę się o ścianę. Nie, to jednak był głupi pomysł. A może by tak? Eureka! Skoczę po pistolet na klej. Zrobię takie zygzaki. A następnie dodam kilka kropek. Całkiem fajnie to wygląda. Tyle wystarczy. Sprawdźmy, czy działa. Hej! Daję radę! Myję plecy bez używania rąk! To trudne. Mogłam się więcej uczyć. Psst! Madison! Madison! Cześć! Cześć, David! O matko, to się dzieje! To dla ciebie! Jesteś taki romantyczny! Pragnę spędzić z tobą resztę życia! Jestem szczęśliwa! Hej, mały! O, ma moje wąsy! Puci, puci! Doskonałe życie! Hej, juhu! Jesteś tam? Pożyczysz mi długopis? Co? A, tak, już! Proszę bardzo... Zaraz. Nie pożyczę mu pogryzionego. Znajdę inny. Muszę przestać je obgryzać. Cześć, David! Hej, Emma! Masz mój długopis. Poczekaj chwilę, okej? Nie do wiary. Co Emma robi? Muszę się pospieszyć. Bardzo ładnie. Jeszcze chwila. Na pewno gdzieś mam długopis. To wszystko? Wykorzystam lakier do paznokci. To świetny pomysł. Najpierw rozkręcę długopis. Potem odetnę wkład. Posmaruję jego koniec klejem. Teraz lakier do paznokci. Włożę wkład do butelki. I otoczę klejem. Poczekam aż wyschnie i dodam końcówkę długopisu. To wystarczy. Teraz to długopis z brokatem. Elegancki. Można go nawet zakręcić. To lepsze niż nudny długopis. Proszę bardzo. O matko, dotknął mnie. Teraz można pracować. Co za cudowny dzień. Dobry długopis, dzięki. Tak, działa. Jesteś piękny. To znaczy pismo, masz piękne pismo. Jeszcze tylko strzyć kartki i praca zrobiona. Nawet fajne. Co? Chyba się zaciął. Ups. Nie. Chyba mam problem. I już, gotowe. Teraz sobie odpocznę. Głupie skrzywki. Oj, to mogłoby boleć. O nie. To miejsce zbrodni. Nie odchodź, dobrze? Żadnej prasy. Wynoście się stąd. David! La la la. David! Jaka przepyszna kawusia. Oby to działało. Skąd to się wzięło? To wiadomość. SOS? Ciekawe, co się stało. Co to? Co? Strzywki. Wykorzystam etui na słuchawki. Zbiorę nim strzywki. Właśnie tak. To już chyba wszystkie. Dzięki. Kocham robić sprawdziany. Mam nadzieję, że się uczyli. Matko, matko, matko. Nic z tego nie rozumiem. Proszę pani, mam pytanie.
Widziałaś, co tu jest napisane? Czas na pytania się skończył. Zaraz zaczynamy test. No tak, przepraszam, ćwiczyłam przed zwykłym dniem szkoły. Uważaj, bo uwierzę. Siema, podobno jest jakiś test czy coś. Ach, co za dramat. Nie wierzę, że musiałam tu przyleść. Ona wygląda na ogarniętą. Może przesunę do niej trochę swoją ławkę? Proszę pani, ona się do mnie przesuwa. Dobrze, pora zaczynać test. Czas? Start! Okej, wystarczy odpowiedzieć na pytania. Najpierw deczko się przeciągnę. Dobrze, że wzięłam tę ściągę. Co ty wyprawiasz? Tak jak myślałam. Ściąga. Oddaj mi to, a teraz wracaj do testu. Na szczęście to nie był mój jedyny plan. Nawet o tym nie myśl. Zabieram to. Serio? Ona jest jak ninja. Co jest całkiem spoko. No dobra, tylko co ja teraz zrobię? Okej, no to może otworzę piórnik. Na szczęście włożyłam tu jeszcze jedną ściągę. Hej, co tam chowasz? Poważnie? Kolejna ściąga? Zostawiam ci długopis, a to konfiskuję. Długopis? Może jakoś mi się przyda. Tak, chyba mam pewien pomysł. Najpierw podgrzeję ostrze nad płomieniem świecy. Po podgrzaniu wytnę nim otwór w długopisie. Wchodzi jak w masło. Przydadzą się jeszcze dwie wykałaczki i gumka. Muszę obwiązać wykałaczki gumką. Okej, teraz mogę wsunąć ściągę w wycięcie, a wykałaczki pomogą mi ją zwinąć. Teraz mogę złożyć długopis z powrotem. Ta! Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Och, racja, powinnam zacząć pisać. Czad! Jestem mistrzem w balansowaniu zegarkiem. Och, czas minął. Odkładamy długopisy. Raz, raz. Ech, uwielbiam testy. Wiedziałam, że świetnie mi pójdzie i nie myliłam się. Już koniec? Ale ja nawet nie zaczęłam pisać. Chodź, Nataszo, pokaż się. Masz dziś wspaniałą fryzurę. Popatrz, co ona ma. Niemożliwe, co za piękna lalka. Podobają mi się jej włosy. Jak ma na imię? Wszystkim się podoba tamta lalka. Darla, chyba musimy coś zrobić z twoimi włosami. Chwilę, wiem, co zrobić. W porządku, nie upiększę lalki, ale sama mogę przejść metamorfozę. Najpierw włożę zielone soczewki. Teraz makijaż. Pomaluję powieki białą kredką. Delikatnie nałożę cień, a potem rozprowadzę pędzelkiem. Teraz jaskrawy róż. Pomaluję zewnętrzne krawędzie powiek. Pora na brokat. Cudowne! Odrobina na białym cieniu. Dodam efekt kocich oczu. Pomaluję eyelinerem także dolną powiekę. A teraz więcej różu i oczywiście brokatu. Proszę bardzo, pomalowałam oczy, czas na gąbkę. W porządku, to wystarczy. Pędzlem nałożę odrobinę różu, potem zajmę się brwiami. Nadałam im kształt, teraz poprawię trochę kolor. Pora na usta. Ostatni krok, sztuczne rzęsy. Myślicie, że to koniec? Nie, nabrałam was. Kreski na ustach będą wyglądały jak blask. Do tego jeszcze włosy. Gotowe, dodam więcej makijażu. Domaluję sobie brązowe włosy. Jeszcze odrobina bieli? Tak, gotowe. Wyglądam wspaniale, jeśli wolno mi powiedzieć. Jest taka śliczna i... O, rety! Tak jest, wróciłam. Wow, 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 co za styl. Wygląda jak lalka, a nawet ładniej. Przepraszam, Nataszo, do zobaczenia. Zatańczę jak lalka. Nareszcie plastyka. Dzieci, dziś narysujemy kotka. Słodziutkie pyszczydełko. Do dzieła! Ale to trudne. Jagonek! Matko, co za paskuda! Skończyłam! Trochę się spieszyłam. Mogłam lepiej. Co? Nie do wiary! Mua, mua. Czy może być gorzej? Oddawaj! O, ale jesteś tego warta. Mam pomysł. Może się uda. Nałożę gumkę na ołówki. To samo po drugiej stronie. Mogę odrysować kota w zeszycie. To działa. Jeśli odrysuję linię, to będzie wierna kopia. Wygląda świetnie. Idealnie. Jestem pod wrażeniem. Dzięki. Wrodzony talent. Czwórka? Pięknie, jak zawsze, Luna. 6+. Oby tak dalej. Dzięki.
O nie, wciąż drukuję. Cii, przestań. Co? Nic tu nie ma. Nie znoszę plastyki. Rysowanie jest super. To bardzo fajnie. Jaki piękny lakier. Nie chcę tego. Au! Nie szkodzi, kochanie. Kredki są smaczne. Ostrożnie, słonko. Uważaj, co robisz. Pa, pa. Kochanie. Przestań. Wybacz, mamo. Od razu lepiej. Jakie to ładne. I apetyczne. Tylko jeden gryz. Co? O co ja ciebie prosiłam? Psujesz zabawę. Nieważne. Nie rób tak. Szybki gryz. Czekaj. Znów to samo? Przestań. Dość. Rozumiesz? Mama maluje paznokcie. Koniec. Bo co? Bo to. Patrz. Nie ośmielisz się? Nie, ale ją ozdobię. Wlewamy wodę do miski, a potem lakier. Lejemy po całym naczyniu. Dodajmy kilka kolorów. Puśćmy wodze fantazji. Następnie bierzemy kredkę i zanurzamy w misce. Całą kredkę pokrywamy lakierem. Po wyjęciu z wody będzie pełna kolorów. Proszę, kochanie. O, jakie one ładne! Mogę nimi rysować? Ta mi się podoba. Dzięki, mamo. Och, nie ma sprawy. To bardzo ładne. Ani mi się dasz. Nie rób tego. Ups, mało brakowało. Dobre dziecko. Ta już niepotrzebna. Ale ta jest ładna. Jesteś taka kochana. Dawaj, właź do środka. Chyba mam za dużo rzeczy w szafce. Zamykaj się. Już prawie... W końcu. Myślałam, że nigdy... Auć! Taka śpiąca. O, szafka Cheryl jest otwarta. Dziwne. Cheryl? Nic ci nie jest? Cheryl, wstawaj! Nie chcę do szkoły, mamo. Pomogłabym jej, ale jak? Ta torba się przyda. Magnes też. To może zadziałać. Włożę torbę do szafki i przytwierdzę magnesem. To samo z drugiej strony. Teraz jest dobrze. Włożę do torby rzeczy Cheryl. Dzięki temu zorganizuję jej szafkę. Trochę ma tych rzeczy. Co za różnica. Teraz ją obudzę. Juhu! Cheryl! Czy jesteś aniołem? A, to ty, Luna. Posprzątałam ci w szafce. W końcu wszystko widać. Wow! Jaki porządek! Cudownie, dzięki, jesteś super! Nie ma za co. Puść, bo mnie udusisz. Nie ma sprawy. Lepiej wezmę swoje książki. Ups. Udaj, że nie widziałaś. On ma takie piękne oczy. Chciałabym w nich utonąć. Czyż nie jest idealny? Po prostu ideał faceta. Bylibyśmy taką dobraną parą. Zaraz. Chyba mam pomysł. Może książka z zaklęciami mi pomoże. Co złego może się wydarzyć? Najpierw muszę zrobić amulet. Zrobię trochę miejsca. Mam miskę z żywicą epoksydową. Wsypię do niej brokat. Będzie ładnie błyszczeć. Teraz to wymieszam. Trzeba połączyć składniki. Właśnie tak. Muszę przelać do foremki. Moja jest w kształcie serca. Wow, co za piękny kolor. Zaleję foremkę żywicą. Poczekam, aż stwardnieje. Wyciągnę amulet z formy. I dodam łańcuszek. Wow, wygląda świetnie. Tego mi właśnie trzeba. To jeszcze nie koniec. Pora wymówić zaklęcie. Naszyjnik sprawi, że Matthew mnie pokocha. Zrozumie, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Niech go do mnie przyciągnie. To działa. Nie do wiary. Super, do dzieła. Emily? Wow. Zauważył mnie. Muszę z nią porozmawiać. Cześć, Emily. Ładnie dziś wyglądasz.
O, jaki fajny naszyjnik. Jest taki... hipnotyzujący. A? Nic ci nie jest? Chyba sobie pójdę. Czekaj, nie odchodź. Co ty robisz? Puszczaj mnie. Nie spodziewałam się tego. Otwieraj, Emily! A, nie, lepiej nie. To był idiotyczny pomysł. Masz, weź go sobie. Już go nie chcę. A? Skąd to się wzięło? Dziwaczne. Zaraz, naszyjnik. Muszę go mieć. Nie zbliżaj się. Drodzy uczniowie, czy ten płótan nie jest świetny? Trzyma się cały dzień. Chodź, zróbmy sobie razem zdjęcie. W ogóle nie zwracają na mnie uwagi. Oho! Essie, Cheryl, dość. Proszę się natychmiast rozsiąść. Nie, nie odchodź ode mnie. Będę za tobą tęsknić, Cheryl. Tak blisko, a zarazem tak daleko. Właśnie, lekcje są na naukę. Psst, psst. Co? Czego chcesz? Możemy rozmawiać przez telefon. Dobrze. Genialny pomysł. Już wyjmuję. Stać! Myślicie, że urodziłam się wczoraj? Zabieram telefony. Ty też oddaj. Konfiskuję. Tak jest. Odbierzecie je po lekcji. Wracajcie do pracy. Będę mieć was na oku. Dobrze, spróbuję inaczej. Zwinę karteczkę. Cheryl, to dla ciebie. O nie! Wylądowało za daleko. Nauczycielka zauważyła? Och, chyba czyta książkę. Uff, mamy szczęście. Dobrze, wypróbujmy coś innego. Mam plastikowy kubeczek. Odwrócę go i odetnę denko. Teraz wezmę balon. Odetnę jego końcówkę. O tak. A teraz go rozciągnę i założę na kubeczek. Doskonale! Teraz mam gotową wyrzutnię liścików. Włożę do środka liścik, pociągnę za balon i puszczę. O, to liścik dla mnie? Ciekawe, kto napisał. Jak się masz? O, wysłała mi wiadomość. To działa! Chyba dostałam od niej odpowiedź. Ciekawe, co napisała. Marsz do dyrektora. Ja też umiem robić wyrzutnię liścików. Pora na sprawdzian. Znów go nie zaliczę. Co mam teraz zrobić? Szkoda, że się nie uczyłam. Co? A sprawdzian? O rety, kończy mi się czas. Czemu tak szybko płynie? Co tu się dzieje? Zaraz, co to za szpieg? Cześć. Nazywam się Szpieg. Pomogę, jeśli chcesz. Spójrz na to. Co mam zrobić? Rozumiem twój problem. Tutaj mam rozwiązanie. Nikomu go nie pokazuj. Jest ściśle tajne. Co? Co to ma być? Amatorka. Weź to. Dobrze. O rety, to jest świetne. Wszystko już widzę. To chyba jakieś czary. Nie, to nauka. Uratowałeś mnie. Jak to zrobiłeś? Dobrze, powiem ci. Najpierw załóż okulary. Potem weź czerwony marker. Pokoloruj szkła na czerwono. Śmiało, zamaluj całe szkła. Teraz je przetestuj. Świetnie. Dzięki czerwonym soczewkom widzisz, co jest pod czerwonymi bazgrołami. Tak, to działa. Stara szpiegowska sztuczka. Działa przy każdym napisie. Na przykład zaproszeniu do subskrypcji kanału. A dla fanów kanału prośbie o łapkę w górę.
jeśli wam się podoba. Tak czy siak, można użyć okularów. Są bardzo stylowe. Dobra, napiszę sprawdzian. Na pewno mi się uda. Wystarczy trzymać się ściągawki. To działa. Widzę wszystkie odpowiedzi. Gotowe. Dziś nie obleję. Hej, to znajomy szpieg. Dziękuję ci. Ha? Na kogo ona patrzy? Jasne. Dobra robota. Fuj, jakie brudne okulary. Od razu lepiej. O, mam klienta. Zamierzam wydać sporo kasy. Bardzo mnie to cieszy. Co za desperatka. Co my tu mamy? To ma być modny strój? Mnie się podoba. Co tu jeszcze mamy? Tego właśnie szukałem. Jakby stworzony dla mnie. Muszę przymierzyć. Do twarzy panu. Jasne, mnie we wszystkim do twarzy. Hej, świetnie się komponuje ze strojem. Wie pan, czego jeszcze brakuje? Okularów. Z nimi będzie epicko. Lubię wyglądać epicko. Te są ciekawe. Proszę przymierzyć. Mogę to zrobić. Chociaż wolałbym coś luksusowego. Są świetne, proszę spojrzeć. Nie jestem pewien. Nie, to nie pasuje. Czy pan je... Nieważne. A może te? Dobrze, przymierzę. Sam nie wiem. Na pewno mam coś dla pana. Tu jest mnóstwo różnych modeli. Nie, nie. W życiu. Żadne mi się nie podobają. A moje? Mam już dość. Zaraz, nie! O co chodzi? Mam jeszcze jedną propozycję. Co teraz? Muszę mu coś sprzedać. O, to będzie dobre. Nie, już wykorzystałam życzenia. Aha, mój pistolet na klej nigdy mnie nie zawiódł. Wykorzystam klej z brokatem, żeby narysować kształt. Ma wyglądać jak chmurka. Niezła zabawa. Teraz zrobię drugą chmurkę. To będą ramki okularów. Połączę je ze sobą. Teraz wezmę błękitną żywicę epoksydową i wypełnię nią chmurki. Zrobię to samo z drugą. To będą szkła. Poczekam, aż stwardnieją. Zrobiłam zausznicy do okularów. Fajne, prawda? Sama bym je nosiła. Proszę zobaczyć te. Interesujące. Są lepsze niż tamte. Czuję się świetnie. Tego właśnie chciałem. Co za ulga. Kupuję. Ile kosztują? $5. To znaczy... chwilkę. To unikat, wie pan? Są warte $500. Śmieszna cena. Epicki wygląd jest bezcenny. Dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Pa, pa. Ciao. Zapraszam ponownie. Nie wierzę, że się udało. Dobrze, dzieci. Zaczynamy sprawdzian. Dobrze, dam sobie radę. Nauczycielka nie patrzy. Użyję tajnej broni. Odwrócę gumkę. Tu jest odpowiedź. Miki, nie można ci zaufać. Oddaj to. Nie umiesz nawet ściągać. Oddaj inne ściągawki. Dobrze, proszę bardzo. Podręcznik. Taśma. Długopis.
Widzę też twój telefon. Co? Jego też oddaj. Telefon się rozładował. No to w porządku. Telefonie, czemu mnie zdradziłeś? Chwileczkę. Chyba coś mi świta. O tak, to będzie super. Mam telefon i zdjęcie telefonu. Wytnę obiektywy i wezmę ściągawkę. To musi być miniaturowa ściągawka. Można ją złożyć na pół. Posmaruję ściągawkę odrobiną kleju. A na wierzchu przykleję obiektywy. Ostrożnie sprawdzę, czy działa. Świetnie! Ukryłam ściągawkę. Jestem gotowa na klasówkę. Ukryta na widoku. To nasza tajemnica. Poczekam, aż nie będzie patrzeć. I spojrzę na ściągawkę. Napiszę klasówkę migiem. 1. gotowe. O, to świetnie działa. Gotowe. Zakryję to z powrotem. Udało się. Napisałam klasówkę. Ciekawe, ile narobiłaś błędów. To jest dobrze? Drugie zadanie też. Same poprawne odpowiedzi. 6 z plusem. Nie ściągałaś, prawda? Skąd? Telefon nie działa. Widzi pani? Myślałam, że zdechnę. I jeszcze ten upał na dworze. O, matko. Aż mi pięty spuchły. Nie mam na to siły. Ale mocno zasznurowałam. No nie mogę ich rozwiązać. Zaraz coś mnie trafi. Złaście wy! Serio? Nie da rady. Muszą zostać. Nie ma to jak relaksująca kąpiel. Jennifer? Możesz to wytłumaczyć? Czemu ich nie zdjęłaś? Przeszłaś samą siebie. A może użyjesz moich wsuwek? Rozwiążesz nimi wszystko. Weźcie wsuwki i włóżcie w ciasny węzeł. Wsuńcie drugą w przeciwnym kierunku. Trzymajcie i pociągnijcie. Voilà! Prawdziwe cudeńko. Ale mogłabyś już zdjąć buty, wiesz? Ach! Tak! Nareszcie przerwa! To oznacza tylko jedno. W końcu zjem coś na obiad. Wczoraj zrobiłam mega zupę. Można się zakochać od samego zapachu. O tym właśnie mówię. Gdzieś tu była łyżka. Widelec? Jak mam nim zjeść zupę? Myślałam, że wzięłam łyżkę. Może jednak. Musi mi wystarczyć boski zapach. Przynajmniej mam sok. Też się skończył? Po prostu obiad marzeń.
ten kubek jest z papieru, prawda? I mam widelec. Potrzebujecie łyżki? Odetnijcie dno kubeczka. I wbijcie widelec w ściankę. Potem skierujcie w denko. No i proszę. Można rozkoszować się zupcią. Ach. Naprawdę dobra ta zupa. Jak widać, jestem dobra i w nauce, i w gotowaniu. Kocham robić sprawdziany. Mam nadzieję, że się uczyli. Matko, 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 nic z tego nie rozumiem. Proszę pani, mam pytanie. Widziałaś, co tu jest napisane? Czas na pytania się skończył. Zaraz zaczynamy test. No tak, przepraszam, ćwiczyłam przed zwykłym dniem szkoły. Uważaj, bo uwierzę. Siema, podobno jest jakiś test czy coś. Ach, co za dramat. Nie wierzę, że musiałam tu przyleść. Ona wygląda na ogarniętą. Może przesunę do niej trochę swoją ławkę? Proszę pani, ona się do mnie przesuwa. Dobrze, pora zaczynać test. Czas, start. Okej, wystarczy odpowiedzieć na pytania. Najpierw deczko się przeciągnę. Dobrze, że wzięłam tę ściągę. Co ty wyprawiasz? Tak jak myślałam, ściąga. Oddaj mi to, a teraz wracaj do testu. Na szczęście to nie był mój jedyny plan. Nawet o tym nie myśl. Zabieram to. Serio? Ona jest jak ninja. Co jest całkiem spoko. No dobra, tylko co ja teraz zrobię? Okej, no to może otworzę piórnik. Na szczęście włożyłam tu jeszcze jedną ściągę. Hej, co tam chowasz? Poważnie? Kolejna ściąga? Zostawiam ci długopis, a to konfiskuję. Długopis? Może jakoś mi się przyda. Tak, chyba mam pewien pomysł. Najpierw podgrzeję ostrze nad płomieniem świecy. Po podgrzaniu wytnę nim otwór w długopisie. Wchodzi jak w masło. Przydadzą się jeszcze dwie wykałaczki i gumka. Muszę obwiązać wykałaczki gumką. Okej, teraz mogę wsunąć ściągę w wycięcie, a wykałaczki pomogą mi ją zwinąć. Teraz mogę złożyć długopis z powrotem. Ta! Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Och, racja, powinnam zacząć pisać. Czad! Jestem mistrzem w balansowaniu zegarkiem. Och, czas minął. Odkładamy długopisy. Raz, raz. Ech, uwielbiam testy. Wiedziałam, że świetnie mi pójdzie i nie myliłam się. Już koniec? Ale ja nawet nie zaczęłam pisać. Hej, co tam? Przysiądę się. Och, dlaczego tak ciężko się go wyciska? Dawaj, wyciskaj się, durny kremie. Włożę w to więcej siły. Uch! Coś ty narobiła! Ups! Twój krem upaćkał mi ręce i piórnik! Nadaje się tylko do wyrzucenia! Nie! Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Naprawimy to, zaraz wracam. Nie wierzę, że tak po prostu sobie poszła. Tu jest tyle kremu. Co za bałagan! Okej, ogarnę to. Mam kartonową tutkę i klej. Powinno wystarczyć. Teraz owijamy ją papierem. Wygląda dobrze. Nożyczkami nacinamy spód papieru. Jeszcze kilka. Wystarczy. Czas na klej. Teraz można zagiąć końcówki i przykleić do tubki. Mój biedny piórnik. Może uda mi się to zatrzeć. Co ona tam robi? Och, próbuję go wyczyścić. Lepiej wrócę do pracy. Ciągle jest zła. Okej, końcówki są już przyklejone. Pora na dekorację. Bierzemy żółty marker. Och, wygląda coraz lepiej. Może odkurzacz jakoś pomoże? Hej, puszczaj to! Głupi odkurzaczu! Nie da się go zatrzymać! Przestań! No już! Oddawaj go! Jest mój, a nie twój! Wow, nieźle tam odleciała. Rysujemy słodkie kawałki cytrynki i obrysowujemy, żeby się wyróżniały. I są naprawdę przeurocze. Narysujmy jeszcze to. Będzie im raźniej. Dodajmy pasek żółtego papieru. Albo jeszcze kilka. Przyda się więcej dekoracji. Nic nie może być krzywo. I kolorujemy. Ładny ten niebieski. Podoba mi się. Okej, litery gotowe. Teraz przyda się tektura falista. Zakrywamy nią końcówkę tubki i dodajemy więcej papieru. Okej, pora na nakrętkę balsamu. Kładziemy klej na nakrętkę, ale niedużo. I przyklejamy o tu. Teraz bierzemy rzepy. Przyklejamy w środku naprzeciwko siebie. Teraz się zamyka i otwiera. A do środka można bez problemu włożyć kredki. Wow, jestem pod wrażeniem moich zdolności. No Rąsiu, wiem, że dasz radę go wyczyścić. Wierzę w ciebie. Hej, Julie, już jestem i mam coś dla ciebie. Och, jest winny
świecie. Hej, Julie, ogarnij się. No dalej, musisz się skupić. To bardzo ważne. Hej, popatrz, zrobiłam ci nowy piórnik. O, jakie to słodkie. Jest przepiękny. Dziękuję. Proszę, możesz wziąć mój stary piórnik. Na pewno będzie ci dobrze służył. Nie wiem, co powiedzieć. Dzięki. Ale przyjemnie. I cały basen tylko dla mnie. Hej, córeczko, przyniosłam ci małą przekąskę. Nie jestem głodna. Ale to twoje ulubione. Nie chcę. Spróbuj chociaż. Zrobiłam je specjalnie dla ciebie. Nie, chcę popływać. Nie dam ci spokoju. Uff, ale się zmęczyłam. Serio? Po prostu spróbuj. Idź sobie. Jak śmiesz? Może trochę przesadziłam? Mam pomysł. Będę potrzebować makaronu do pływania, przetnego na pół. W ten sposób. Krok drugi. Nakładamy klej na płaską część gąbki. Po obu jej stronach. Potrzeba sporo kleju, aby wszystko porządnie się trzymało. Powinno wystarczyć. Teraz przykleję je do koszyka na jedzenie. Porządnie dociskamy, żeby wszystko było jak trzeba. Musi pływać, więc przyda się wyporowe dno. Skoro nie chcesz wyjść z wody, to jedzenie przepłynie do ciebie. Żagle w górę! Udanego rejsu! Co to? Wow! To jest świetne! Ach, nareszcie je! Całkiem dobre! Dzięki, mamo! Tak się cieszę, że ci smakuje! Odkąd mamy smartfony, lekcje wyglądają inaczej. Spytajcie Belfrów. Czas na smartfonowe pudło wstydu. Chitraj telefon. Przeczytałyście już materiał? A, meta tak blisko. Lekcje są nudne. Co mnie jakaś tam fotosynteza? Jeśli chcesz ukryć telefon, musisz go dobrze zakamuflować. Wszystko jest w zasięgu ręki. Połóż telefon ekranem do dołu i pokryj etui linią gorącego kleju aż do samego dołu. Teraz przyklej dowolną kredkę. Świetnie! To samo zrób z pozostałymi. Wygląda fajnie, prawda? Teraz, gdy robię selfie, SOR niczego się nie domyśli. Tylko pokoloruję obrazek. Co za głąb. Mega genialna sztuczka. Nareszcie plastyka. Dzieci, dziś narysujemy kotka. Słodziutkie pyszczydełko. Do dzieła. Ale to trudne. Jagonek. Matko, co za paskuda. Skończyłam, trochę się spieszyłam. Mogłam lepiej. Co? Nie do wiary. Mua, mua. Czy może być gorzej? Oddawaj! O, ale jesteś tego warta. Mam pomysł. Może się uda. Nałożę gumkę na ołówki. To samo po drugiej stronie. Mogę odrysować kota w zeszycie. To działa. Jeśli odrysuję linię, to będzie wierna kopia. Wygląda świetnie. Idealnie. Jestem pod wrażeniem. Dzięki, wrodzony talent. Czwórka? Pięknie, jak zawsze, Luna. 6+, oby tak dalej. Dzięki. O nie, wciąż drukuję. Przestań. Co? Nic tu nie ma. Nie znoszę plastyki. Tu będzie ładnie? Tak, to dobre miejsce. Teraz przyda się taśma. No już. Gdybym miała 4 ręce. Och! Tylko nie spadnij. Okej, a gdzie są nożyczki? Miałam je w kieszeni. Och! Rwij się! Och!
niedoczekanie. Potrzebuję małego kawałka. Cóż ty wyczyniasz? Nie mogę urwać taśmy. Niech pomyślę. Już wiem. Pokażę ci coś. Przyklejcie taśmy do stolika i złóżcie w dwóch miejscach. Teraz pociągnijcie. Widzisz? Ale ekstra! No to przyklejamy. Proszę bardzo. Sukces! Mamy dzień testem. Pięknie. Chwilunia, nie masz tam jakichś ściąg? A, jestem taka przewidywalna. Żegnajcie, kochane ściągi. Trzeba było się pouczyć. Miłego. Ach, te dzisiejsze nastolatki. Dzień dobry. Zeszyt? Nic tu sor nie znajdzie. Bardzo dobrze. Do dzieła. Na tyle siedziałam nad ściągami. Póki co nieźle. Sor nie jest aż taki wnikliwy. Bo udało mi się przemycić ściągę. Hej, czemu ja na to nie wpadłam? Moja nic nie pomoże. Lili! Psst! Mogę zobaczyć? Cii. Wystarczy otworzyć, widzisz? Tutaj przydadzą ci się dwie linijki. Weź ściągę i naklej kawałek taśmy dwustronnej. Zdejmij osłonkę i przyklej do obu linijek. Przyłóż taśmę tak, żeby skleić obie linijki. Teraz można je składać. O tak. Dzięki. Skończyłam. Książka. Nie może być taka zła. Jednak jest. Kto to może być? Halo? Przeczytałaś tę książkę? Ja też nie. Wolę porobić coś innego. Na przykład obejrzeć film. O, najlepsza część. Zdychaj, maszkaro, giń! Dawaj. Jeszcze dwa punkty. O, panie. W ogóle, która godzina? Co? Jakim cudem już ósma? Fajny ten długopis. Zdążyłam? Hej, ile przegapiłam? Wiem, że wszystkich was zastanawia jądro. Nie wiem, czy wysiedzę. Nina? Nina! Nina! Obudź się! Halo? To bez sensu. Mam wyglądać, jakbym nie spała? Patrzałeczki mnie uratują. Chcesz takie? Zrób sobie zdjęcie i wytnij oczy. Chyba da radę. Ale jeśli dodacie do tego siarkę... Dobranoc. Macie jakieś pytania? No pięknie. Ktoś tu odpłynął. Już ja cię postawię na nogi. Czekaj no. Idę do ciebie. O nie. O Nina. Czyżby masz tak cię zanudzał? No to bardzo mi przykro. Halo. Ziemia do Niny. Co? Pobudeczka, kochana. Dobrze, że to nie ja. Hej, Gina. Zobacz moją stylówkę. Fajna, nie? Tak, ekstra. Wiadomo. Strasznie zgłodniałam po drodze. Jakieś nowe ploteczki? Tak. O, rety. Popatrz na tę torbę. I na tę. O, nie. Moja spódnica. Oblałaś mnie herbatą. Czemu z ciebie taka niezdara? Wybacz. Pomogę ci. Mam dziś dziurawe ręce. Proszę. Co? Wielkie dzięki. Czekaj. Już wiem. Co? Podaj spódnicę.
skoro nalegasz. Teraz patrz i podziwiaj. Włożę do miski z torebkami herbaty. Zaleję wrzątkiem. Widzisz, jak puszczają kolor? Trzeba ją zanurzyć w całości i zostawić na dobę. Powstanie nowa kiecka. Co ty na to? Proszę. Jest jeszcze ładniejsza. O, co to za bogini? Zagadam do niej. Wow, o nie. Dzień dobry. Co ty robisz? David, szybko. O nie. Nie radzę sobie pod presją. To dla pani. Dziwne, ale niech będzie. Wyniosę się stąd. Mało brakowało, ale się udało. Przepraszam za spóźnienie. Zaczynamy dzisiejszą lekcję. Co? Czemu kreda nie pisze? Ale jaja. Nie wiem, co się dzieje. Może jest brudna. Zaraz, jest czymś wysmarowana. Czy to mydło? Zawiedliście mnie. Istny klasyk. W porządku, muszę się uspokoić. Wiem, wykorzystam mój zeszyt. Na brzegu przykleję kawałek taśmy. Mam farbę tablicową. Pomaluję nią okładkę zeszytu. Nawet odprężające. Prawie skończyłam. Teraz niech wyschnie. Zdejmujemy taśmę. Ostrożnie, nie chcę uszkodzić farby. Po co mi tablica? Wykorzystam zeszyt. Zapiszę równanie na okładce. Działa idealnie. Proszę to rozwiązać. Co się dzieje? Kto się zgłasza na ochotnika? Ty! Ale... dobra. Chodź na to. Tylko spokojnie. Jakoś mina ci zrzedła. Dobrze, chyba wiem. I co? Źle. Siadaj. No co ty? Proponuję mniej wygłupów i więcej nauki. Zetrę te bzdury. Ty! Madison! Ja? Mam bardzo złe przeczucie. Wow! Co za historia! Halo? Dziwna. Dzień dobry, wejdź. Pani rzuca zaklęcia? No, a co? Pomoże mi pani? Przyjęcie, ale to dla jednorożców. No właśnie. Choć jako człowiek zostałaś powita, masz teraz róg i cztery kopyta. Super! Zaraz, to zbyt sztuczne. Dobrze. Jednorożu ze zmienius? Zaraz, co z moją głową? To już przesada. Jaka wybredna. Masz to. Co takiego się zmieniło? Spokojnie. Tu pomoże magia makijażu. Łapiesz, o co come on? Świetny pomysł. Najpierw ogarniemy teksturę. Ale tylko na czole. Tak, dokleimy sobie róg, kochani. Teraz czas na prawdziwe czary. Powinno się przykleić. A teraz zajmę się resztą stylizacji. Ładny błękit na oczach. Ostrożnie. Super. A teraz róż. Pomalujcie tuż pod brwiami i wypełnijcie resztę. Dobierzcie pasujące barwy. Różowe kontury są super. Dokładnie wycieniujcie. Widzicie, jak ładnie? Pamiętajmy o ustach. Błękit będzie idealny. Prawda? Owsik! O, teraz jestem jednorożcową boginią. Małe szczegóły dopełniają całość. Liczy się każdy blask. Pora ruszać w drogę. O, pani czary naprawdę działają. To prawdziwy dar. Baw się dobrze na imprezie. Do widzenia. Papatki. Ach,
Wreszcie mogę poczytać książkę. A co ze mną? No fajne te bańki. Ale dużo ich wyleciało. Hej, wpadłam na genialny pomysł. Przyda mi się mnóstwo cuksów. I nieco gorącego powietrza. Jedziemy, rozpuszczamy cukierki. Spójrzcie, zmieniają się w mini kałuże. A teraz w jedną kolorową. Gotowe. Następny krok. Zanurzę końcówkę słomki w rozpuszczone cukierki. Właśnie tak. I puszczamy bąbelki. Ja cię kręcę. Wow, zrobię ich więcej. Małe cukierkowe bańki. Ej, mogę spróbować? Dzięki. Przeglądasz memy, Lana? Mama przyjeżdża? Nie przyjmę jej w tym bałaganie. I co ja mam zrobić? Nie chce mi się sprzątać. Odwiedzin jej się zachciało. Czemu tak bardzo jej zależy? To tylko brudne ubrania. Mogłaby mi dać spokój. Oby doceniła mój wysiłek. Tylko gdzie ja to upchnę? Powinno być nieco miejsca w szafie. Wystarczy otworzyć. I wcisnąć do środeczka. Uff! Oby się nie otworzyła. To powinno wystarczyć. Jestem geniuszem. Przekładamy spotkanie. Właśnie jestem u córki. Nic mnie to nie interesuje. I załatwione. Czysto tu chociaż? Mogło być gorzej. Przynajmniej ciuchy się nie walają. Czy ona w ogóle przyjdzie? Włożę szal do szafy. Nie! Matko! Zabierać te brudne szmaty! Oby to nie była bielizna. Na szczęście nie jest. To nie do pomyślenia. Załatwię to moją tajną techniką składania. Wystarczą dwa zwinne ruchy. Tada! Nim się obejrzycie, nieokiełznany bałagan zmienia się w eleganckie stosiki. Od razu lepiej wygląda. Lana powinna mnie całować po rękach. Kiedy ona się ogarnie? Ach, to dzieło mojego życia. Teraz zmieszam płyny. Uwielbiam pracować statusiem. Jest śmieszny. Wygląda jak on. Musi mieć bardziej potargane włosy. Teraz decydująca chwila. Wszystko się rozstrzygnie. Prawie gotowe. O nie. Mój długopis zepsuł się. Tato. Nie teraz, jestem tu szalonym naukowcem. Oj, złamałaś długopis? Mam pomysł. O, nawet żarówka się pojawiła. Cwane. Nauka tu pomoże. To będzie mój największy eksperyment ever. Gotowe? Wow, gorące. Lepiej użyć cyberłapy. Ostrożnie. Co za napięcie. Ale ładne. Chodźmy na wycieczkę. Prawda? Uwielbiam to. Gotowa, kochanie? Skaczemy, śmiało. Gdzie jesteśmy? Ile tu koni? A, co to za dziwolągi? Ratunku! Aha, tego mi było trzeba. Biorę i uciekamy. Wynośmy się stąd. O, to też biorę. Udało się.
Uwielbiam wspólne wycieczki. Weźmy się do pracy. Podaj mi wkład z tuszem. Świetnie. Umieszczę go w foremce i zaleję kosmiczną żywicą epoksydową. Pokrywamy w całości. Jeszcze odrobina blasku. I niech stygnie. Wyjmujemy z foremki. Świetny długopis. Najlepszy na świecie. Mogę dalej rysować. Żyłam? Powinno być spokojnie. Ach, nie lubię matmy. Co? Nie wiedziałam, że dziś jest test. Nie uczyłam się. Ciekawe, czy Sorka zauważy. Ach, nie patrzy na mnie, prawda? Co ona wyprawia? Młoda damo, czy to nie aby podręcznik? Jednak nic z tego. Zerknę na test Kate. Można i w ten sposób. Jennifer! Tylko się rozciągałam! I co mam zrobić? Jennifer! Mam dość twojego ściągania! Och! Nie mogę oblać! Mój pierścionek! On mi pomoże z testem! Macie luźną kartkę papieru? Weźcie nożyczki i wytnijcie kilka kwadratów. Zszyjcie je tak, żeby powstała książka. Napiszcie swoje odpowiedzi. Małe, ale czytelne. Jak skończycie pisać, przyklejcie je do pierścionka. Teraz poczekajcie, aż wyschnie. Tak, mam tę moc! Matma nigdy nie była tak łatwa. I Sorka niczego nie zauważy. Tylko spokojnie. Mam cię na oku, Jennifer. Przydadzą się pani nowe okulary. Czym są studia bez imprezy? Pouczymy się jutro, co nie? Robi się już późno, Betty. I padamy na twarze. Widzimy się na zajęciach. Ja też się kimnę. Niech to ktoś wyłączy. Ała, ała, moje wszystko. Wyglądam niewyjściowo. Muszę się nawodnić. Co jest z tą butelką? Jestem cała mokra. Później się nawodnię. Milusie? Może tego mi trzeba? Chcecie lepiej wyglądać z rana? Miska zimnej wody czyni cuda. Wróć. Lodowatej wody. Wybierzcie nieco większą miskę. Wlejcie mnóstwo zimnej wody. Gotowe? Wsypcie dużo kostek lodu. Do środeczka. Jak tylko woda się schłodzi, możecie zaczynać. Tylko zamoczcie całą twarz. To dopiero orzeźwienie. Żegnam spuchnięte oczy. Piękna i odświeżona. Piękny dzionek, prawda? Ledwo siedzę. Cześć! Piękna jestem, nie? Głowa mi pęka. Uwielbiam nowe ciuchy. Można się w nich zatracić. Ale zdarzają się problemy. Nie! O tym właśnie mówiłam. I co teraz? Dobrze, że mam inną parę. Spróbujmy jeszcze raz. Ostrożnie. Powoli. Nie,
To chyba jakiś pech. Spróbuję założyć tę parę. Dzyń, dzyń, dzyń. Strzał w dziesiątkę. Co jest z moimi pazurskami? Poddaję się. A może ta para? Niemożliwe. Są już poprute. Jakie wielkie dziury. Me gusta. Mniejsza. Zwinę rzeczy i spadam. Co tu jeszcze jest? Świeże kwiaty? Dam je ukochanej. Tylko spójrzcie na te buzie. Bierę. To na pewno bogaci ludzie. O-o, nie jestem tu sam. Co to za gorzkie łzy? Wszystkie rajtki drą się od moich pazurów. Co? Mam idealną parę. Proszę, weź obie. Ale moje palce. Załóż rękawiczki. Łap. Rękawiczki, no tak, dzięki. Hej, żadnych oczek. Idealnie wchodzą. Mogę je nawet podciągnąć. Dzięki. Teraz mam piękne nogi. Ten złodziej to spec. Wiesz co? Są prawie tak ładne jak ty. O, dziękuję. Czekaj, czekaj. Czas na mnie. Wracaj tu. Jest tu kto? Ktoś mnie widzi? Nie? Dobrze, sprawdzę swój sprzęt. Wszystko na miejscu. Jestem gotowa. Oj, nikt nie może tego zobaczyć. Dobra, można działać. Ups, wracaj no tu. Pora na przeszpiegi. Kto chce się z nią zakumplować? O nie, stanowi zagrożenie. Annie? To ty? Chyba nie. Zagrożenie zidentyfikowane. Przyjrzę się jej. Przeczytam z jej ust i dowiem się, co knuje. Co tam się dzieje? Czy to lornetka? Coś mi się przewidziało. Tu będę miała lepszy widok. Czy ta roślina właśnie wydała dźwięk? Czas na operację pod przykrywką. Teraz usłyszę to, czego potrzebuję. Tylko podejdę i... hop! Do kaptura. Podsłuch zamontowany. Do dzieła. Tak, słyszę, o czym rozmawiają. To moja ulubiona część książki. Okej, rozumiem. Czas na nas. Zimno mi. Dobrze, że mam kaptur. Aaaa! Moje ucho! Za głośno! Tak, idealne przebranko. Podejrzany pewien ktoś. Czemu idzie do szafki Ejwy? Trzyma coś w rękach. Co to? Ściśle tajna wiadomość dostarczona. Robi coś przy jej szafce. Wkłada kopertę do środka. Muszę sprawdzić tę wiadomość. Pora przetestować moje umiejętności. Nie dam rady otworzyć szafki na siłę. Może uda się paznokciem? Niech to. Otwórzmy teczuszkę. Może lupa pomoże? Nie, to na nic. Może to? Też nie. Myśl, Annie, myśl! Powinnam mieć coś na takie sytuacje. Ach,
jednak nie mam. Już wypiłem całą kolę? Ej, słyszał o koszu na śmieci? Czekaj, co ona ma w kieszeni? O, tego właśnie mi trzeba. Przyda mi się ten kluczyk. Okej, mam kluczyk, wezmę taśmę. I przycisnę ją do klucza. Teraz przyda się marker. Pokoloruję taśmę w kształcie kluczyka. Nie musi być idealnie, ale dokładnie. Dobra, następnie narzędzia. Pusta puszka i nożyk introligatorski. Wytnę z boku puszki taki mały kwadrat i wyjmę go. Ponownie biorę kluczyk z taśmą i przykładam do wyciętego aluminium. Zsunę kluczyk, zostawiając pokolorowaną taśmę. I proszę, zrobiłam kopię klucza z puszki. Wygląda świetnie. Idealny duplikat skradzionego klucza. Znaczy pożyczonego. I wkładam z powrotem, jakby nigdy nic. Sprawdźmy, czy działa. Tak, otworzyłam jej szafkę. Dobry ze mnie szpieg. Sprawdźmy tę tajną wiadomość. Nawet ładna koperta. Kocham cię, Ava? To jakiś list miłosny. I to wszystko? Tyle wysiłku na jakieś miłostki. Jesteś taki przystojny. Elona, pięknie wyglądasz. Co za żenada. Idzie ci nada. Mam dość. Codziennie robicie to samo. Ty weź wyluzuj, nic nie robimy. Mam pomysł. Porozmawiam z Kevinem tak, żeby nie złościć Cheryl. Najpierw zakleję notatnik taśmą. To wystarczy. Potem wytnę kwadrat w gąbki. Właśnie tak. Teraz nałożę klej na gąbkę. Nie trzeba wiele. I przykleję gąbkę do mazaka. Napiszę wiadomość do Kevina. Proszę. Podaj to Kevinowi. Do ciebie. Weź sobie. Super. Odpowiem jej. Tak ma być lepiej? Jesteście u pani. Sorko! Ja to wezmę. Szybko, ścieramy. Byle do wieczora. Dawaj to, Sorko! Sorka spojrzy. Tak, Cheryl? Piszą wiadomości. Ale przecież tu była. Ech, nie marnuj mojego czasu, dziecko. Widziałam na własne oczy. O nie, mój test. Nie znam go. Nie! Do zobaczenia. Nie mogę się doczekać. Ojej, a to co? Trzęsienie ziemi? Jest coraz mocniejsze. Cieszę się, że tu wróciłem. Tęskniłem za tobą. Teraz się rozpakujemy. Książka, zeszyt, długopis. Jestem gotowy. Jeszcze kilka lekcji i fajrant. Jakoś je przetrwam. Trzeba się chyba rozpakować. O, na tym można się kimnąć. Co ty wyprawiasz? Idź sobie, mamo. O, co takiego? Dobra, przepraszam. Jak długo mam tu siedzieć? Jeszcze trochę? Tak, koniec! Nareszcie! Juhu, udało się! Koniec szkoły! Hej, zaraz zaczyna się lekcja. Kto mi chce pokazać zadanie domowe? Ja, proszę wybrać mnie! Tak, proszę wybrać ją. Dobrze, zapraszam do tablicy. Tak, dziękuję. Zaraz, w tym masz zadanie domowe? Tak, wyczerpałam temat. Najpierw to tu powieszę i zapiszę kilka rzeczy.
Już! Może pani teraz wszystko sprawdzić? Przygotowałam jeszcze kilka teczek z dodatkowymi informacjami. Są poukładane, żeby było czytelniej. Tu będzie wszystko o układzie mięśniowym. A tu reszta. Ojej! Dobra robota. Dziękuję. Możesz wrócić na miejsce. Kevin, odrobiłeś zadanie domowe? Tak. Jest w tym segregatorze. Kurczę, nie skończyłem. Układ mięśniowy. Siema, stary. Koniec nauki, gramy. Wyzywam cię na pojedynek. Dawaj, skup się. Ups. Proszę. Co to ma być? Wrócę już do ławki. Lepiej ściągnę kilka odpowiedzi. Dobra, już wszystko wiem. Kevin, co tu chowasz? Ściągę! Tak myślałam! Przepraszam! Nic z tego. To jednak głupi pomysł. Hej, tato. Wciąż się uczysz? O, szukałem tej książki. O, wachlarz. Mam genialny pomysł. Wiem, jak przemycić moją ściągę. Najpierw trzeba ją zgiąć w harmonijkę. Teraz wezmę ołówek i klej. Naniosę trochę na koniec. Tyle wystarczy. Teraz ściąga. Jeden brzeg z tej strony, a drugi z tej. Wygląda jak wachlarzyk. Muszę szybko ściągnąć odpowiedzi. Idzie tu. Trzeba to złożyć. Dzień dobry. Nie chowasz tu czasem żadnej ściągi? No dobrze, pisz dalej. Moja ściąga zdała egzamin. Obym ja też. No dobrze, śniadanko. Umieram z głodu, muszę coś zjeść. O, co on tam przyniósł? Hej, Kevin, podzielisz się? No dobra, to moje picie. I co teraz? Dobra, nikogo nie ma? Siemka, Kevin, co tam chowasz? Proszę, to też możecie sobie wziąć. Znowu? I ciągle mi wszystko zabierają. Czekaj, muszę odebrać. Kevin, dokończysz kroić? Dobra. Ej, zaraz. Odetnę górę i wsypię do środka słodycze. Na przykład M&M'sy. Zamknę drugą połówką i już. A KitKata włożę do ogórka. Teraz dynia. Zmieszczę w niej swoje picie. Wypełnię ją całą, bo pewnie zachce mi się pić. Zamykam i już. Koszyczek warzyw. Ekstra, zdrowe śniadanie. Problem rozwiązany. Ehem, ale zgłodniałem. Sprawdźmy, co dzisiaj przyniósł. Surowe warzywa? Nie, dzięki. Nabrały się. To można jeść. Nie wierzę, że tak łatwo poszło. I jeszcze pićku? Pycha! Chciałabym mieć dłuższe paznokcie, ale nie mam cierpliwości. Wiem, przyda się ten pędzelek. Usuńcie trochę włosia. Przyklejcie do paznokci. I nałóżcie przezroczysty lakier, nadając odpowiedni kształt. Potem wystarczy je wygładzić. Nałóżcie kolejną warstwę lakieru. Wow, wyglądają świetnie.